Ja nie wiem, czy to mówiłem, ale ja kiedyś rzuciłem taki żart. Chyba jak. Znaczy, nie jak pierwszy raz nagrywaliśmy ten odcinek z nauki hiszpańskiego, ale ja tam przyjechałem i mówię, że mam taki pomysł na film, że każdy bierze komputer, streamuje mu nasze łapy i kto zgarnie więcej żetonów. I kurwa, pomysł został przemilczany. Ale Jasiu mówi, że ponoć zmierzyła mnie wzrokiem, ale nie wiem, nie widziałem tego. O tym X znowu jest bardzo głośno. Bliżej nieznana osoba udostępniła w sieci filmy na CUS kamerek dla dorosłych. Kurwa, już było dobrze! Kurwa, już było dobrze! O co chodzi z kamerkami? Dziewczyny za żetony, które potem wymieniają na pieniądze, rozbierają się do naga i wykonują różne czynności. I tak jak na porządnym YouTubie, challenge na filmach są bardzo kulturalne, na przykład wejście do szamba, tak tam dziewczyny ku radości obserwatorów bawią się lodami ekipy. Co będzie dalej z NatSu? X? Internet bardzo się podzielił w tej kwestii. Ja mam zamiar spojrzeć na sprawę w miarę realistycznie. To, czy wam powiem w dzisiejszym odcinku, prawdopodobnie na zawsze zmieni polski internet oraz rozbije aktualny Team X. Przyznam, że śmiech mnie ogarnął, gdy to usłyszałem. No ja też, czy to, też, że jakaś influencerka rozbiera się dla pieniędzy, to jakaś nowość? To, że kolejna dziewczyna pokazała tyłek, coś w ogóle zmieni? Wiele dziewczyn na Instagramie świeci dupskiem, wiele ma OnlyFans. Sporo z nich wyśle ci także pikantne filmy, jakim rzucisz trochę srebrników. Może warto Konopski poprosić matkę, by ci zdjęła kontrolę rodzicielską. Nie wiem, czy wiesz, ale... O kurwa, co go zajechał tutaj, kurwa. Co zajechał, dzieciaczka. Całe serwisy z pikantnymi filmami. To, czy wam powiem w dzisiejszym odcinku, prawdopodobnie na zawsze zmieni polski internet. Nie, sprawa NatSu nie zmieni na zawsze internetu. Za tydzień będziemy się zajmować innymi sprawami. Anudesy NatSu będą wracać tylko wtedy, gdy ona sama coś odwali i będzie jakaś kolejna drama. Czy ta sytuacja rozbije Team X i agencja odsunie NatSu od teamu? Udziałowcem w agencji jest Weronika Bielik. Wystarczy wejść na jej Instagram, by zrozumieć, jakie stanowisko ma w tej sprawie. Dodatkowo, jak wejdziemy na jej stronę, to by zobaczyć więcej zdjęć, trzeba wykupić abonament za $10 miesięcznie. Ciekawe, co to są za zdjęcia. Gdy przed laty aferę miał Marcin Dubiel. Pokazuje pana Kucia Psona, czy nie? Takie pytanko. Dlaczego gadasz na dziewczyny streamujące w basenie w bieliźnie, a jak NatSu robiła seks kamerki, to ty nagle jesteś za nią takie słabe trochę? No zależy, jak na to spojrzysz. Bo jedną rzeczą jest streamowanie na platformach dla osób dorosłych, treści dla osób dorosłych, a inną rzeczą jest streamowanie na platformie gamingowej rzeczy dla dorosłych, podczas gdy lwia część twoich widzów to są osoby nieletnie. Więc wydaje mi się, że no, to jest podstawową rzeczą. Ja nie mam problemu, że ktoś siedzi i streamuje w basenie, bo mam w to wypierdolone. Ale w momencie, kiedy na Twitchu duża część widowni to są dzieci, małe, no to pisanie jakiejś ksywy na cycach jest... No, nie jest jakieś kurwa super, nie? Więc to jest podstawowa różnica. I też wydaje mi się, że dużą różnicą, chociaż to już też zależy, jak na to spojrzymy, jest fakt, że wtedy NatSu była randomową laską, która najprawdopodobniej chciała zarobić. Nie wiem, nie znam jej motywu. A tutaj te dziewczyny, kurwa, nie tyle, że przychodzą po pieniądze, co przychodzą przede wszystkim po fame, nie? I nie robią tego, nie robią treści dorosłych na platformie dla osób dorosłych, gdzie są takie treści, tylko robią treści dla dorosłych, można by było powiedzieć, bo pewnie są, bo wydaje mi się, że możemy określić, że siedzenie na parówce w basenie i wypinanie dupy do kamery, no, nie są treściami dla dzieci. No i robią to na platformie gamingowej, gdzie jest publika, no, taka młoda. Więc no, ale wiesz, dużym problemem, bo ja czytam mniej więcej, co ludzie piszą w internecie. Wiadomo, że nie czytam wszystkiego. I w momencie, kiedy ty tak konstruujesz pytania, albo tak byś skonstruował wypowiedź, to lwia część ludzi mogłaby ci przyznać rację, bo wy niestety myślicie zero-jedynkowo, tak? I tyle, no. Ale za tym idzie jakaś głębsza logika. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w momencie, kiedy ja nagrałem reakcję do piosenki Adios i potem NatSu nagrała taką odpowiedź, że jestem osobą toksyczną i że ludzie powinni takich rzeczy unikać, bo są wysoce niemoralne, to ja jej zresztą zgodnie z prawdą powiedziałem, że niemoralne też jest prowadzenie
Instagrama skierowanego głównie do osób młodych, gdzie bardzo często zdjęcia, które się tam pojawiają, to no, jest większy bądź mniejszy negliż, tak? No. I mi to... Ja powtarzam, mi to nie przeszkadza, że ktoś takie zdjęcia wrzuca na Instagramie. Tylko w momencie, kiedy ktoś mówi o moralności, to ja mu odbijam po prostu piłeczkę na zasadzie moralności. No, co jest bardziej moralne? Że ktoś przeklina, czy ktoś świeci, kurwa, śledziem? No, no wiesz, jak jest. I tyle. I ja to nadal podtrzymuję, że wydaje mi się, że to jest bardziej niemoralne. Ale czy mi to przeszkadza? Nie, no nie przeszkadzało mi to ówdzie, nie przeszkadza mi to teraz. I został odsunięty na bok, by nie odstraszać reklamodawców, na agencję spadła krytyka od ich własnych widzów, że zamiast zachowywać się jak drużyna i wspierać w ciężkich chwilach, to kłopotliwy balast wyrzucają za burtę. Odsunięcie Dubiela zapoczątkowało rozpad teamu, co w efekcie odebrało agencji źródło dochodu. Wiadomo, agencji chodzi o zarabianie pieniędzy, ale czy sprawa Natsu zaszkodzi interesom? Wczoraj na gorąco wysnułem dwie tezy. Po pierwsze, że Natsu, jeśli chodzi o zasięgi, to tylko i wyłącznie zyska. Uważam, że na Instagramie jej przybędzie od 50 do nawet 100 tysięcy nowych followersów. A trzeba pamiętać, że to właśnie zasięgi wpływają na wysokość stawek. Po drugie, z jakimi markami współpracuje Team X? Rozbierane filmy mogłyby odstraszyć poważne współprace, na przykład z bankami. Ale członkowie Teamu X reklamują scam, jakieś niedziałające proszki do wybielania zębów. Team X raczej nie straci współprac, bo Natsu teraz będzie dodatkowo chroniona. Dlaczego? A to z kolejnego powodu, jaki wczoraj przewidziałem. Bardzo skorzysta. Po pierwsze, zaczną ją bronić feministki, że faceci, którzy to udostępniają, to są źli. A ona, że to robiła, to że bardzo zaradna. I myślę, że Maja Staśko już tam nagrywa story. I tak, około godziny po moim wpisie, Maja Staśko wrzuciła tweeta, w którym namawia do obrony Natsu. Akurat teraz w sklepach Hebe sprzedawane są kosmetyki Teamu X. Jak myślicie, co by się stało, gdy... Akurat teraz w sklepach Hebe sprzedawane... W jakim sklepie to jest? Bo nie potrafię nazwy ten. W którym namawia do... Znaczy ja widziałem, że jest klip, ale ten... Jak się ten sklep nazywa? To są ich TT, tak? Te pierwsze to od Fagaty? To jest od Fagaty? A gdzie tu jest napisane, że to jest Fagaty? No to na dniach ma dopiero się. No dobra, no whatever, i tak to nie kupię, bo kurwa się nie maluje. No Maja Staśko to akurat jest takim kurwa obwiusem, nie? Że Maja Staśko zawsze coś przypierdoli głupiego. Mi się wydaje, że bardzo często, o, przy okazji strajku kobiet to było bardzo, bardzo widoczne, że jest strajk, nie? I ktoś przyjdzie i powie, strajk kobiet w porządku, bo kobiety wychodzą i mają takie i takie postulaty. I ty mówisz, super, dziewczyny, jestem z wami. A potem dwie czy trzy osoby, które kurwa tym zarządzają, zaczynają pierdolić od rzeczy i koniec końców mówią, zobaczcie, przyszło 2 miliony osób na ten strajk i oni myślą tak samo. No nie, oni myśleli tylko te początkowe części, a potem wam odjebała... Potem wam troszkę odjebało, nie? I tu jest podobnie. Przychodzi Maja i mówi, równość dla kobiet. I ty powiesz, no równość dla kobiet. Ale potem ona powie, równość dla kobiet i kurwa i jakąś głupotę obok. I mówi, widzicie, on też pisał równość dla kobiet, więc myśli tak jak ja. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, nie? Że ci ludzie, kurwa, najpierw takimi... ogólnikami rzucają, z którymi możesz się zgodzić, a potem próbują wykorzystywać, kurwa, tą atencję, którą zebrali, kurwa, do jakichś niecnych czynów. Nie, ona jest niedojebana i tyle. Nie, no Maja Staśka akurat, no ma jakiś tam problem ze sobą, jak czasami czytam, co ona pisze. Ona, ja ogólnie tak, kurwa, piąte przez dziesiąte wiedziałem, kto to jest, ale ona przy okazji meczu, nie przy okazji meczu, jak... Robert Lewandowski został odznaczony i odebrał z rąk prezydenta jakieś tam odznaczenie, nie wiem jaki to order był, to ona napisała, że wstydem jest kurwa to, że ziomek, który kopie piłkę, może na ręce nosić zegarek, który jest o wartości, nie wiem, jednego czy dwóch mieszkań. A w sumie jestem ciekawy, co Maja sądzi o... Bo tutaj na przykład popiera osoby, które pracują na kamerkach i co ona sądzi, ona na przykład o jakieś pewnie... To też o jakiejś czołówce tych lasek, które też mogą sobie pozwolić na taki zegarek. Jest to wstydem, że ktoś pracujący na kamerkach mógłby nosić taki zegarek? Czy to tylko się mężczyzn, którzy grają w piłkę nożną, tyczy?
do obrony NACU. Akurat teraz w sklepach Hebe sprzedawane są kostki. No to jest akurat, to jest przykre, nie? To jest przykre, tylko widzicie, jak dużo osób się do mnie tylko przypierdala w momencie, bo ja kurwa tych ludzi cały czas na okrągło krytykuję. Raz się za kimś stawiasz, o jesteś hipokrytą, płacą ci. To jest tak samo żałosne jak zdjęcia wersów. Chociaż pomijam, znaczy inaczej, to co ja mówiłem przy okazji wersów. Problemem nie jest to, że ona sobie kurwa zdjęcie komuś zajebała, bo ja nie... Bo mi to zobojętne, czy ktoś komuś zdjęcie zajebie. Cały świat opiera się na tym, że ludzie nawzajem sobie kradną pomysły, ulepszają je, między innymi ta firma od tego kurwa zaczynała. Ta firma praktycznie kurwa nic z tych innowacyjnych rzeczy nie zrobiła sama, tylko zawsze komuś podpierdolili pomysł i go delikatnie zmodyfikowali. I to nie jest problem. Problemem jest potem pierdolić, że tak nie było, nie? I to jest problem. Kosmetyki Teamu X. Jak myślicie, co by się stało, gdyby jakaś marka zerwała teraz z NACU współpracę? Od razu dostałaby najazd feministek i ataki, że dyskryminują dziewczynę. Ja od wczoraj do... Wiesz, że jesteś żałosny człowieku, XD. Teraz straciłam do ciebie jakikolwiek szacunek. Po co wypowiadasz się w sprawie, które dotyczy tylko NACU, a nie ciebie? Bo fole, nie powinieneś wypowiadać się na ten temat. A to zobaczcie, kurwa, w drugą stronę, nie? Jak chcecie, też wam pokażę, co do mnie piszą. Hrabia Monte Cristo na przykład do mnie napisał: siema, Sergio, wyślesz mi autograf paczkomatem. O. Jebać cię, hipokryto. Wyciek filmów, no szkoda w chuj. A teraz sorry, śpieszę się zostać liderem Team X. No, mnie też wyzywają. Wyślij mu? No już mu wysyłam. Ale to jest właśnie, kurwa, w internecie nie możesz mieć swojego zdania na żaden temat. Bo zobaczcie, ci co twierdzą, że Natalia to ostre przegięcie, mają najazd od jednej grupy, a ci co twierdzą, że w sumie nic się nie stało, albo mała szkodliwość czynu, po prostu chodzi, żeby skontrastować, to mają najazd od tych drugich. To jest na zasadzie, co jest lepsze, PiS czy PO? I zazwyczaj jebiąc władzę, nieważne w jakim kraju, będziesz miał delikatnie więcej zwolenników. Bo to nie jest tak, że dużo więcej osób jakiejś partii nie lubią, tylko zazwyczaj się nie lubi rządzących. Bo za całe zło tego świata się ich obarcza. Więc no. Dostaję ataki, mimo że nawet nie powiedziałem na NACU nic złego. I nigdzie linków nie udostępniałem. Jednak muszę NACU pochwalić za to, że nie chowała po całym... Nie mam się, fajnie, że się od razu odniosłaś i nie chowałaś głowy w piasek. Dalej cię nie lubię, ale... za nieunikanie tematu spory plus. Dalej cię nie lubię i chuj. W całym wycieku głowy w piasek. Nie zachowała się jak Wersow, która gdy ma jakąś dramę, to udaje, że sprawy nie ma. NACU postanowiła błyskawicznie wziąć za wszystko odpowiedzialność. Tego samego dnia odniosła się do sprawy, opowiadając, że jest pod wpływem silnych emocji. I mam straszny mętlik w głowie w tym momencie i jestem pod wpływem naprawdę ogromnych emocji, więc sytuacja, o której tutaj mówimy, miała miejsce 4 lata temu. Minął już kawał czasu. Z perspektywy ludzi w moim wieku 4 lata to stosunkowo niedawno. Jednak dla wielu widzów Teamu X 4 lata to ponad połowa ich życia. Dodatkowo NACU pokazała widzom, że jest jej bardzo smutno. Na samym początku muszę powiedzieć, że naprawdę jestem strasznie rozbita tą sytuacją. Story nagrała bez makijażu. A to w świecie influencerek oznacza to samo, co nagranie z łóżkiem w tle w świecie youtuberów. NACU podkreśla, że sprawa jest dla niej bardzo ciężka. A to właśnie emocje działają na 8-latków najlepiej. I od razu widzowie Teamu zaczęli bronić swojej idolki, robiąc z niej bohaterkę. Teraz ludzie wymyślają, że NACU na pewno miała ciężką sytuację życiową, która ją do tego zmusiła. Czemu NACU zdecydowała się na pracę na kamerkę 4 lata temu? Nie wiemy również, w jakiej sytuacji finansowej była. I... Jest całkiem możliwe, że wrzuciła to, ponieważ była jakoś zdesperowana na kasę albo... Robiła to w 2017 roku. Sytuacja, o której tutaj mówimy, miała miejsce 4 lata temu. Miała tak ciężką sytuację finansową, że wakacje spędzała na Malediwach. Jedyne, na co jej mogło brakować, to nowy iPhone. Robiła to, bo chciała łatwo zarobić, a nie bo życie ją do tego zmusiło. Patrzą na mnie typy, gdy podjeżdżam w nowym Lambo. NACU bez bitch, NACU wygląda jak Kendo. Słuchaj, chłopczyku, żeby mogła w ogóle coś zajść, to ty najpierw powinieneś stanąć na wysokości zadania. Powtarzam. Stanąć. Ludzie teraz martwią się o psychikę NACU, bo wyciekły filmy. Przecież każda dziewczyna, która podejmuje taką działalność, jest świadoma, że gdy pokazuje twarz, prędzej czy później informacja o tym, czym się zajmuje, dojdzie do jej znajomych czy rodziny. Co więcej, na takich portalach dziewczyny robią wszystko, by oglądało je jak najwięcej osób, by mieć jak największy zasięg.
zasięg, bo w uproszczeniu im większy zasięg, tym więcej żetonów i pieniędzy. Natsu, podejmując taką decyzję, była dorosła. Ja osobiście uważam, że niech każdy robi co chce, jeśli nie krzywdzi przy tym innych. Ale nie róbmy teraz z Natsu męczennicy i bohaterki. Natsu robiła to całkowicie świadomie. To nie był jeden raz, filmów jest więcej. Natalia jest z młodego pokolenia, które jest wychowane w internecie. Podejmując się takiej pracy zarobkowej, była w pełni świadoma, że na tych stronach istnieją boty, które występy nagrywają. Była świadoma, że jej widzowie, którzy rzucają żetonami, również mogą występ nagrywać. Była świadoma, że to prędzej czy później do niej wróci. Chcesz być na innym portalu? Nie, 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 nie. Usługi wideo. Ja nie wiem, czy to mówiłem, ale ja kiedyś rzuciłem taki żart. Chyba jak... Znaczy nie, jak pierwszy raz nagrywaliśmy ten odcinek z nauki hiszpańskiego, ale ja tam przyjechałem i mówię, że mam taki pomysł na film, że każdy bierze komputer, streamuje mu nasze łapy i kto zgarnie więcej żetonów. I kurwa, pomysł został przemilczany. Ale Jasiu mówi, że ponoć zmierzyła mnie wzrokiem, ale nie wiem, nie widziałem tego. Internet rządzi się swoimi prawami. Jeśli pojechałbym do Tajlandii i przez przypadek wstawił na Twittera swoje kopyto, to nie mogę mieć pretensji do ludzi, że... O, Mateusz Borek! ...tym gadają i to szerują. Słuchaj, wiem, do kogo pijesz. Taki jest internet. Pretensje mógłbym mieć tylko do siebie. To, że teraz agencja grozi pozwami, tylko zaszkodzi sprawie. Mnie ciekawi jedna sprawa. Dlaczego te filmy wyciekły właśnie teraz? Kto odpowiada za wyciek? Gdyby ktoś chciał zaszkodzić Natsu, wrzuciłby filmy, gdy Team X powstawał. Dlaczego właśnie teraz? W czasie, gdy o teamie się już wiele nie mówi? Na te pytania już raczej nie poznamy odpowiedzi, a szkoda. Dla mnie sprawa jest o tyle smutna, że sam planowałem podobną akcję w przyszłości, gdybym... Daj, robimy Team X. Staniesz się popularna i wyciekną twoje filmy. Będzie skandal i zwiększy popularność, a feministki zaczną cię bronić, że nudesy to nie wstyd, a nielegalne udostępnienie to wstyd. Kto tam? A szkoda. Dla mnie sprawa... Mogłeś mnie oznaczyć chociaż. ...jest o tyle smutna, że sam planowałem podobną akcję w przyszłości, gdybym kiedyś stworzył własny team. Tydzień temu pisałem, że zakładamy Team X i zrobimy wyciek nagrań i zdjęć, a teraz dokładnie to się dzieje. Magic. Niestety cała ta sprawa będzie miała... Wardęga zlikował? W Polsce jeden mniej oczywisty skutek. Teraz internet trochę podśmiewuje się z Natsu. Ile osób w życiu widziało cię nago? Mama, tata... Nie no, no kilka osób na pewno, ale nie policzę teraz, no bo nie przypomnę sobie wszystkie osoby, które mnie widziały nago, no jak wiecie. Jednak w dłuższej perspektywie ta sprawa szybko ucichnie, a jedyne konsekwencje, jakie poniesie Natalia, to brak możliwości pouczania innych, jak zachowywać się w sieci. Taka osoba totalnie do mnie. Nie ma szacunku i nie powinna w ogóle wypowiadać się publicznie. Mi było wstyd, serio. To o mnie. Jeśli ma mocną psychikę, a skoro pracowała na kamerkach, to raczej ją ma, po całej sprawie zostaną jej tylko zasięgi. Jeśli od razu skonfrontowała się z krytyką, to ta szybko ucichnie. Dla obserwatorów po opadnięciu kurzu pozostanie prosty wniosek. Wyciekły filmy Natsu, ale dalej jest znaną influencerką, a dzięki aferze więcej osób ją kojarzy i ma ogromne zasięgi. Sporo zarabia. A o czym marzą te wszystkie panienki, co wypinają tyłek na Instagramie? Właśnie o sławie i zasięgach, żeby marki płaciły kilka tysięcy za jedno zdjęcie. I wiecie co? Do końca roku zupełnie przypadkowo wyciekną filmy innych influencerek, ale to już nawet nikogo nie wzruszy. A ja mam to w dupie. Jej trochę szkoda jest, bo to jest taka już mocna skaza wizerunkowa. Ci, co mówią, że marki odwrócą się od Natalii, zapomnieli chyba, od czego zaczęła karierę Kim Kardashian. Czy ta narzeka na brak współprac? Czy to, co zrobiła Natsu, jest szkodliwe i będzie wielką ujmą na jej wizerunku? Natsu dla mnie bardziej straciła, reklamując proszek do wybielania zębów. Skoro internet zapomina youtuberom przekręty, oszustwa, to nie wybaczy jakiejś Natalii, że pokazała to i owo? Cała ta sprawa udowodniła po raz kolejny, że trzeba uważać, co się zamieszcza w internecie oraz że Natsu słabo twerkuje. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha. Do zobaczenia. Właśnie to jest problem patofeministek w tym kraju, że one niby oglądają materiał, ale nie rozumieją. Nie ma tego zrozumienia. Oglądają bez zrozumienia. Ale nie tylko materiał, one ogólnie żyją bez zrozumienia, po co żyją. Kiedyś fajnie to chyba Mandzio powiedział, nie o feministkach akurat, ale do jednej dziewczyny, że robi kurwę z logiki. I to właśnie robią feministki, uważam, w Polsce. Patofeministki. To jest zabawne, że ta feministka mówi, że jak ja będę potrzebował wsparcia, to też dostanę. Ta feministka oskarżyła mi o molestowanie, że, jako, że w przebraniu dziadka molestowałem kobietę na TikToku. A wiecie co? To nie ja byłem w tym przebraniu dziadka. Więc ja takie wsparcie od niej dostałem. Kurwa, fałszywe oskarżenia. Wiesz, ja te oskarżenia, że molestowałem w przebraniu dziadka kobietę,
na ulicy, na TikToku, to ja zabezpieczyłem notarialnie, więc ty mnie nie wkurwiaj, bo ja nie jestem Ania Lewandowska, że ja się przestraszę, żeby pozwać kogoś o zniesławienie. Patofeministka teraz wspiera bardzo medialnie Queen of the Black, Natsu, że to są ich ciała, mogą robić z tym, co chcą i tak dalej. Zapomniała chyba, że nie tak dawno atakowano Formułę 1, że trzeba zakazać hostessom tam wstępu, mimo że hostessy tam są dobrowolnie i zarabiają z tego pieniądze. Była akcja, że to szkodzi wizerunku kobiet, że uprzedmiotawia kobiety. Było, no. Stały zawsze z parasolkami, no. To jest właśnie hip. Dlatego mówię, że no feministki to... No. Hipokryzja, bo raz mówicie tak, raz mówicie tak, tak jak wam pasuje. Ja wiem, czemu ty teraz wspierasz dziewczyny i tak medialnie to wszystko rozgłaszasz. Dla zasięgu, no. Dla zasięgów. Ja też nagrywam dla zasięgów. Tylko weź, nie kładź tym młodym ludziom bzdur do głowy. Ostatnio nasłałaś, zrobiłaś duży hejt na Roberta Lewandowskiego, bo ma za drogi zegarek. Kiedyś właśnie zrobiłaś ogromny hejt na mnie, że w przebraniu dziadka molestuje kobiety. Annie Lewandowskiej się dostało, bo zatańczyła w kostiumie i powiedziałaś, że to jest obraza osób, które trochę więcej mają kilogramów. The age of men is over. The time. No zazwyczaj tak wyglądają feministki. Można, pewnie sobie każda z tych feministek, jak to słyszałem, sobie to zinterpretowała na swój sposób, ale najwięcej kurwa o prześladowanie czy molestowanie kobiet krzyczą dziewczyny, którym to nie grozi, no. Serio, no.